Jeżeli chodzi o reakcję komisji na te przypadki dyskryminacji, na przypadki odbudowy granic przez poszczególne państwa członkowskie, to wydaje mi się, że to był najbardziej interesujący wątek dzisiejszej rozmowy, dlatego że po pierwsze pytali o to sami przedsiębiorcy, po drugie rozmawiali o tym różni prelegenci. No i tutaj wszyscy są jednomyślni. To znaczy, rynek wewnętrzny jest najważniejszy. Jak to mówili przedstawiciele komisji, rynek wewnętrzny jest najbardziej potrzebny wtedy, kiedy go najbardziej nie lubimy. No i to jest takie bardzo optymistyczne i pozytywne. Dostawaliśmy rady, jak można szukać swoich praw ze strony przedstawicieli Trybunału Sprawiedliwości, ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej, tego tak zwanego DG Growth. Co jest ważne, to wszyscy jednomyślnie, zarówno przedstawiciele Komisji, jak i przedstawiciele na przykład Lewiatana i generalnie prelegenci nawoływali do tego, żeby się łączyć i zrzeszać. To znaczy, jeżeli jedna firma ma problem, to może oczywiście poskarżyć w komisji, może poskarżyć na Trybunale Sprawiedliwości. Natomiast no, koszty są bardzo duże i szanse są relatywnie mniejsze. Natomiast jeżeli taką skargę zgłasza Stowarzyszenie Przedsiębiorców czy organizacja społeczna, no to już to jest o wiele bardziej skuteczne.